Witam, witam serdecznie. Biały Mikeres, czarny mój Robert Fischer, turniej pretendentów, Bled, Słowenia, kiedyś Jugosławia, 1959 rok, po klęsce poprzedniej partii, granej białymi. Keres zmienił debiut. Keres zmienił debiut. Co świadczy, że w międzyczasie jego koledzy analitycy nie znaleźli wzmocnienia. I takie jakieś domki budują. A Fischer próbuje swoje indyjskie, królewsko Grünfelda. A Keres na remi. Radykalne jest D5, żeby skoczek się zajmuje pozycję niedobrą. C5, też bardzo dobry ruch. C3, no wyraźnie, wyraźnie biały gra na remi. Stała taka symetryczna obrona Grünfelda. I tu Keres zbił koniesia. A przecież Rosjanie wiedzieli, że Fischer wyżej ceni gońca od skoczka. Fischer się tylko ucieszył. Po szachu. I zdziwił się, że Paweł Piotrowicz zajął się pionkożerstwem w debiucie. No tak w szachy grać nie wolno. Tak w szachy grać nie wolno. A dlaczego? No czarne tylko zroszują i mają figury w grze, a białe potrzebują 3 posunięcia do wykonania roszady. Hetman stoi na aucie, skoczek D2 stoi nieszczęśliwy. I proszę bardzo, kombinujemy jak Robert Jamesowicz Fischer. No, trzeba ocenić pozycję, że czarne mają przewagę w rozwoju. Muszą otworzyć ją. Otwieramy pozycję poprzez wymianę pionów. Sił mają czarnopolowego gońca, który strzela tu i tu. Więc ruch jest prosty. E5. I tu wymyślono kiedyś potem, o, żeby wziąć drugiego piona, ale proszę Państwa. Oczywiście czarne mają rekompensatę za te 2 piony. Ale jak się gra z Fischera, to się ręce trzęsą. To trzeba wziąć pod uwagę, że z bardzo silnym przeciwnikiem, obkutym, gra się. Roszada. Jeżeli gonie C2, hetman G5, bo teraz wieża jest broniona i nie jest dobrze robić roszadę. Nie jest dobrze robić roszadę. Tu grozi mat. Jak pchnięcie piona, to bierzemy tu. Jak bronimy, to tu i się czujemy nie całkiem swoją. Można tu. Tu. To nie jest korzystny wariant. Hetman C5. Nie wiadomo, po co hetman tu przyszedł. On nie stoi lepiej niż na A7. Roszady nie ma. A wieża wpadnie na dwójeczkę. Fischer daje drugiego piona. Na atakę tu. I w zasadzie można się poddać. Nieuchronna jest nieuchronne otwarcie linii. Goniec E6, goniec C6, druga wieża. Wieża na dwójkę, hetman B4, sama rozpacz, hetman B4. Tajemnicze posunięcie wieżą. Stawiamy wieżę
na wprost czarnego króla. Białego, przepraszam. Goniec E2. I proszę bardzo, kombinujemy jak Robert Fischer. Okazuje się, że tu Robert Fischer popuścił. Natychmiast wygrywało hetman G5 na G3, goniec G4. No po prostu wygrywało i już. Można było też zagrać wieża C2. To dawało przewagę. Pion odbity. Pozycja białych smętna. Fischer zagrał pryncypialnie. Otworzył linię. Napad hetmanem podwiązał konisia. I Keres wziął jeszcze jednego piona. Proszę Państwa. I tu różnopolowe gońce. Jedna figura w ataku więcej. I szach. Król zderoszowany. Wieża H1 taka, że nawet jakby ktoś lewą ręką zdjął Keresowi z szachownicy, to Keres by tego nie zauważył, bo ta nawet wieża mu przeszkadza. Bez tej wieży grałoby mu się lepiej, bo król mógłby uciec do H1, bo pole F2 jest czarne. Kombinujemy jak Fischer. No, otwieramy pozycję. Hetman E4. Teraz biały miałyby szansę troszkę się bronić. Pozycja jest smutna. Co by nie mówić, jest smutna. Pion nie ma znaczenia, a wieża w rogu. Jak to wieża w rogu? Hetman G4. Od razu robi się niewesoło. Widzimy, białe mają dwa piony więcej. G3. I tu Fischer troszkę przecenił, bo mógł zagrać goniec D2. O, zrobić taką przesłonkę. Wieża C3. H5. Tu nie jest dobrze bić wieży. Wisi hetman. I ze zdrową jakością więcej, ze słabymi pionkami się wygrywa marsz pionków hetmańskiego skrzydła. Fischer stracił trochę dynamiki. Ja mówię, że jak bierzemy materiał, tracimy dynamiki. I gdyby Keres znalazł teraz goniec F3, to tu miałby szansę na remis, chociaż pozycja jest bardzo, bardzo trudna. Jednakże obaj już byli w obłędnym niedoczasie i pogoniec D5. Fischer zrobił podwójne uderzenie. Bo hetman ma takie własności, że po przekątnej chodzi jak goniec i po poziomych jak wieża. Król G1 jeszcze tam, no ale aj, ta wieża. No wziął szaszek, chyba czarne mają gońca więcej. Tu wygrywa i hetman C6, wygrywa też goniec E1. Opozycja jest taka, że Keres podziękował i chyba miał rację. Siły nierówne. Hetman wyskoczy na C6, na B7 albo na A8, obroni wieżę. Goniec obroniony. Ponieważ wieczór, włączamy naszego eksperta. Miniaturka.
Znaczy miniaturka nie, no miniatura. Zobaczmy. To jest bardzo ciekawe psychologicznie, że Keres przegrał walkę debiutową poprzednio, grając z białymi, tam grali po cztery partie, dwie białymi, dwie czarnymi. I zaczął grać taki debiut niby nieteoretyczny, ale naiwnością byłoby sądzić, że Fischer nie analizował ruchu goniec bije B8. Przyjrzyjmy się. Goniec jest F4, najlepsza figura białych. Aktywnie stojący, strzelający w pustą przestrzeń. Proszę sobie zapisać. Goniec lubi strzelać w pustą przestrzeń. Oddają czarnopolowego gońca. I potem zostają rozniesione na czarnopolowej części szachownicy. Pion kożerstwo w debiucie. Fischer otwiera gońca. Konsekwentnie otwiera gońca. Staje wieżą na linii z królem. Tu nie można bić gońca. Tu nie można bić gońca. Bo goniec zrobi atakę i się biały rozpłacze. Trzeba bić tego. Proszę. I czarnopolowy goniec został więcej. Czarne mają dwie figury więcej. Dlaczego? Tej figury nie ma, a ta nie chodzi na czarnopolowej szachownicy. Czarne mają dwie figury więcej. I choć tu Fischer nie grał najsilniej, no bo to jest bardzo ciężko atakować, to jednak zderoszował króla, otworzył pozycję, zdjął piona z czarnego pola. Tu niepotrzebnie wziął, ale przygotował pułapeczkę. I zamatował. Keres był trzecim szachistą świata jeszcze wtedy. A Fischer miał tych lat 16. 16, no cóż. Polecam partię i Keresa.